Dobry wieczór, Łukasz Kocur, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie Echo 24. Moim i Państwa gościem jest dziś Pani Natalii Raslawska, założycielka portalu internetowego kweteuropy.cz, strony w języku czeskim, przeznaczonym dla turystów i podróżników, którzy szukają, no jak Państwo sami zaznaczacie, takich nietuzinkowych treści, a także dla tych, którzy chcą odkryć Wrocław. Mam nadzieję, że Czechy również. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie. Pani Natalii, powiedzmy w takim razie na początku tak naprawdę o tym portalu internetowym, kiedy on został stworzony i do kogo tak naprawdę jest skierowany. Mhm. Więc portal Kwiat Europy powstał przed rokiem. W momencie, kiedy do mnie zaczęli przyjeżdżać moi przyjaciele z Czech i Słowacji, to ci bardziej dociekliwi spotkali się z takim problemem, że właściwie trudno znaleźć jakieś informacje o naszym mieście w języku czeskim lub słowackim. Pomimo naszej bliskości. Tak, i to jest właściwie takie dosyć zaskakujące, ponieważ Wrocław, który kreuje jakby swoją markę jako miasto wielokulturowe, gdzie spotykają się różni ludzie z różnych krajów, którzy mówią różnymi językami, to jest to zaskakujące, że miasto nie ma strony, portalu, jakiegoś po prostu internetowego źródła takich informacji. Więc się zdecydowałam, że taką stronę będę pisać. I z tego właściwie powstała strona, która jakby w założeniach miała być tylko takim zbiorem tych podstawowych informacji o tych najważniejszych, najładniejszych zabytkach we Wrocławiu, ale za ten rok wydarzyło się bardzo dużo. Teraz wokół portalu pojawiły się osoby, które jakby chcą też aktywnie uczestniczyć w tym, co robimy. Sami więc... Polacy również, rozumiem, Pani Natalia. Oczywiście. Polacy, którzy mówią dobrze po czesku, chcą używać języka czeskiego w jakiejś działalności. Albo którzy się interesują czeską kulturą, ponieważ portal też się stara komunikować to, co czeskiego lub słowackiego się dzieje we Wrocławiu, tutaj mieszkającym Polakom. A proszę w takim razie nam powiedzieć na co dzień, co takiego czeskiego i słowackiego dzieje się tutaj we Wrocławiu? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Teraz na przykład mnie bardzo interesują koncerty, które się odbywają we wrocławskim klubie Pieśniarze. Nasz portal jest współorganizatorem tych koncertów. Na koncerty czeskich gości zapraszamy właściwie miesiąc albo co drugi miesiąc. Można po prostu na koncert przyjść i spotkać się z jakimś czeskim ciekawym wykonawcą. 30 listopada naprawdę gorąco zapraszam na koncert Petra Rimskiego, który przyjedzie do Wrocławia. Petr Rimski jest bardzo ciekawą osobowością. Występował też z Jaromirem Nohawicą, który jest w Polsce bardzo znany. On tutaj przyjedzie natomiast z własnym repertuarem, z muzykami, z którymi teraz występuje i wiem, że też przygotowywuje tłumaczenie swojej piosenki na język polski, więc będzie to bardzo ciekawe i zapraszam 30 listopada do klubu Pieśniarzy na ulicy Siewskiej. Rzeczywiście to poprzez kulturę możemy faktycznie popatrzeć na to, co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów i tak jak u nas u Państwa nazwisko Ewy Farny, czy to Panią też zaskoczyło, że Polacy tak ciepło przyjmują właśnie tą twórczość, czy samej Heleny Wądraczkowej? Ja wiem, że to może zabrzmieć banalnie, ale jednak. To są jedne z popularniejszych nazwisk, które tutaj krążą, choćby nawet w samym Wrocławiu. Tak, ja myślę, że Ewa Farna sama siebie uważa za Polkę, więc nie myślę, że jest takim elementem typowo czeskim tutaj w tym środowisku. No, ja ogólnie myślę, że to jest dobrze, że nawet tutaj poprzez tę popkulturę, tak, jest takie połączenie Czechów i Polaków, bo po prostu te nasze relacje nie zawsze są łatwe i proste i harmonijne i właściwie to może być taki sposób, jak możemy się bliżej poznać i po prostu nawiązywać mocniejsze więzi. Czy wydarzenie, jakim jest Europejska Stolica Kultury roku 2016, to także pole, w którym te polskie-czesko relacje i czesko-polskie mają jakieś ułatwione działanie?
Tak, ja myślę, że na pewno tak, ponieważ już dlatego, że tutaj właściwie odbyło się tyle imprez, tutaj też było zostało dużo gości z Czech. Był tutaj na przykład Jiří Peňaz, który napisał bardzo interesujący artykuł o współczesnym Wrocławiu do Lidowych Nowin, więc właściwie ESK było możliwością, jak po prostu Wrocław pokazać. Musimy sobie jakby uświadomić, że niestety nasze miasto jest w Czechach dosyć nieznane, ponieważ Czesi kojarzą Warszawę, kojarzą Kraków, natomiast Wrocław jest dla nich miastem trochę takim nieznajomym, chociaż jest blisko czeskich granic. Niestety są Czesi, którzy myślą, że Wrocław jest nad morzem. Więc tutaj jest bardzo dużo jakby do działania, jakby dla promocji miasta i też po prostu, nie wiem, dla wszystkich ludzi, żeby się zorientowali, rozmawiali, byli w tych relacjach polsko-czeskich. No i tak jak podobnie tutaj we Wrocławiu, ta świadomość jest przede wszystkim przy pięknej Pradze, bo to rzeczywiście ona przoduje w samych choćby przewodnikach turystycznych. Pani Tamio, chciałbym jednak na moment poruszyć wątek historii. Odłóżmy na chwilę tą kulturę, Europejską Stolicę Kultury 2016 roku. Kiedy rozmawiano o przynależności narodowej Wrocławia, no na pewno na dzień dzisiejszy zdajemy sobie sprawę, że jest to temat no momentami być może nawet drażliwy, kontrowersyjny. Na pewno bardzo mocno po roku 89 tutaj u nas we Wrocławiu na ziemi dolnośląskiej rozmawiamy o tym dziedzictwie niemieckim. No ale jednak, co z tą stroną czeską, jak państwo nawet między sobą, czy to w gronie znajomych, przyjaciół, studentów rozmawiacie, to tak naprawdę według państwa na ile ten Wrocław czeski jest? Oprócz czeskiego piwa i tych szyldów, które widzimy spacerując po rynku, ale może o tym troszkę później. To jest trudne pytanie. Często się mówi o tym, że Wrocław jest miastem paru kultur, tak? Tylko że po prostu musimy sobie uświadomić, że te wpływy, że Wrocław był tak naprawdę czeski w czasach średniowiecia, tak? Od połowy XIV wieku do roku 1526. A niektóre źródła nawet podają, tutaj musimy również sprostować, że Wrocław został założony prawdopodobnie przez czeskiego księcia Wratysława. To już tam połowa X wieku. Powiedzmy, że to są legendy. O których a jednak, jakby, czyli jakby, tu mamy mit. To znaczy, to jest na pewno mit, ponieważ my nie mamy jakoś udokumentowane na piśmie, żeby założycielem miasta był Czech. Tak? Pierwsza zmianka o mieście Wrocław pochodzi z roku 1000, kiedy tutaj było założone biskupstwo. Tak. Tak? Więc po prostu my tutaj o tym założycielu Czechu, powiedzmy, że to jest bardziej po prostu taka ładna ciekawa legenda. Historia, tak. Natomiast wiemy na pewno, że czeski wpływ był tutaj bardzo ważny w tej połowie XIV wieku, kiedy w Czechach na przykład panowały, powiedzmy podczas władzy Karola IV, który tutaj Wrocław odwiedzał bardzo często. Wrocław stał się drugim największym miastem na ziemiach korony czeskiej i Wrocław wtedy, można powiedzieć, po prostu też kwitł. Tak? Były tutaj założone niektóre budowle, które możemy podziwiać do teraz, jak na przykład na kościół świętego Stanisława Wacława i w Doroty, który jest na ulicy Świdnickiej i w dużo innych ciekawych budowli. Bardzo pani dziękuję za to wyjaśnienie, nawet tej kwestii historycznej, co prawda pokrótce, ale rzeczywiście ta kwestia czeskości Wrocławia, no, okazuje się, że jest mocno dyskusyjna. Chciałbym również zapytać, czy na dzień dzisiejszy, jak pani obserwuje ten ruch turystyczny, transgraniczny, Czesi licznie poznają Wrocław? Ja myślę, że tak. Ja to bardzo intensywnie śledzę. W momencie, jak słyszę język czeski lub słowacki tutaj w naszym mieście, to od razu turystów zaczepiam i rozmawiam z nimi. Zawsze się staram zrozumieć, dlaczego przyjechali i co im się we Wrocławiu najbardziej podoba. Teraz jakie odpowiedzi pani słyszy, pani Natalio? Co jest ciekawe, to jest to, że właściwie wszyscy, kto tutaj przyjeżdżają, są zawsze bardzo zaskoczeni tym, jak tutaj po prostu we Wrocławiu jest ciekawie, jak jest tutaj
tutaj fajnie. I właściwie zawsze takie pytanie moje, jak się Państwu podoba we Wrocławiu, tak słyszę na to pytanie odpowiedź, no my jesteśmy zaskoczeni, myśmy nie oczekiwali, że tu będzie po prostu tak duży rynek, że tu będzie tyle zabytków, że tu będzie tyle rzeczy do zwiedzania, tyle ciekawych rzeczy do tego, co można robić. Więc to jest jakby taki pierwsza rzecz. I druga rzecz, która jest ważna, to jest to, że Czesi tutaj bardzo lubią przyjeżdżać na ten przedświąteczny jarmark słynny, tak, na jarmark bożonarodzeniowy. Czesi ogólnie bardzo lubią tego typu kicz, można by było powiedzieć. Wszyscy już byli w Krakowie na jarmarku, wszyscy już byli we Wiedniu i teraz jest czas na Wrocław. Ta oferta wygląda, wejdę jeszcze Pani w słowo, właśnie ze strony czeskiej, bo może w drugą stronę, aby Wrocławian zaprosić właśnie. Do Wrocławia w tym okres bożonarodzeniowy przyjeżdża bardzo dużo wycieczek z Czech. Właściwie codziennie można spotkać na rynku parę takich wycieczek. Jak ta oferta wygląda? To jest po prostu ta bożonarodzeniowa oferta, kiedy tutaj przyjeżdża tych Czechów najwięcej. Ona wygląda tak, że to jest po prostu powiedzmy weekend we Wrocławiu albo po prostu w taki wypad na zakupy do Wrocławia. Tak, bardzo dobre połączenie pomiędzy Ostrawą i Wrocławiem dzięki autostradzie. Teraz sprzyja temu, że turyści naprawdę tutaj mogą przyjechać, nawet powiedzmy taki intensywne zwiedzanie jednodniowe. Tak, ponieważ droga po autostradzie trwa 3 godziny. W ubiegłym roku Urząd Miejski w Wrocławiu zaprosił kilkanaście osób związanych z branżą turystyczną właśnie z okolic Pragi, ale także Hradec-Kralowe. Czy jak Pani obserwuje tę politykę miasta, to na dziś możemy zapytać, że można w tym temacie zrobić coś więcej, aby rzeczywiście przybliżyć Czechów tutaj do Polaków i nas do państwa? No tak, ja przede wszystkim myślę, że tak jak mówiłam już na początku, że jest zaskakujące, że miasto nie ma oficjalną stronę internetową w języku czeskim. Czyli to jest do zrobienia tak naprawdę? To jest naprawdę rzecz, którą by miasto naprawdę miało zrobić, powinno zrobić, bo przecież w dzisiejszych czasach pierwsza informacja, którą szukamy o tym, gdzie jechać albo co zobaczyć, no to jest przecież internet. Więc myślę, że to jest po prostu podstawowa rzecz. Ja osobiście myślę, że tutaj jest duży potencjał w nawiązywaniu jakby stosunków właśnie z Ostrawą i z Morawsko-Sleskim regionem, ponieważ dzięki tej autostradzie, tak, ponieważ przewodnicy miejscy z Ostrawy, którzy tutaj przywożą wycieczki do Wrocławia, opowiadają mi o tym, że coraz więcej ludzi właśnie z tych rejonów chce tutaj przyjeździć i to jest naprawdę łatwe i do zrobienia, rozwijać tutaj te relacje. Tym bardziej, że to również głośno musimy chyba powiedzieć, pomiędzy Czechami a Polakami nie ma tak dużych różnic. I tu w sumie bardzo, znak zapytania powinien to jest postawić. Bardzo, to jest bardzo trudne pytanie, na które po prostu, o którym ja rozmawiam z różnymi ludźmi po prostu już mnóstwo lat i właściwie każdy rozmówca ma na to jakąś swoją teorię. Czy są różni, czy nie są różni, w jakim stopniu, co nas dzieli, czy o sobie wiemy dużo, czy nie. To jest po prostu kwestia na godzinowe dyskusje. To rzeczywiście to pozostawmy, natomiast ja chciałbym pomimo tego dopytać, to może tak subiektywnie. Pani Natalio, co najbardziej zaskoczyło, kiedy Pani tutaj po raz pierwszy przyjechała do samego Wrocławia? Oj, ja właściwie mi to trwało rok, niż się przyzwyczaiłam do tego bycia w Polsce. Tak, ja ogólnie lubię mówić o Polsce jakby w tym pozytywnym sensie. Ja lubię mówić o tym, że mi się wydaje, że Polska jest krajem, który się dynamicznie rozwija,
Podoba mi się, że Polacy są bardzo pracowici i jeżeli się w Polsce, tutaj we Wrocławiu, może tutaj we Wrocławiu, coś się kreuje, to zazwyczaj od ludzi, którzy pracują albo współpracują na jakimś projekcie, to się wymaga bardzo dużo. Tak? Polacy są zazwyczaj z mnóstwa rzeczy niezadowoleni, ale to jest jakby, ja to odbieram pozytywnie. Ale Czesi chyba zresztą również, prawda? Dla mnie to jest motywujące, to jest, że we Wrocławiu... Mamy tak wspólnie w tej mentalności, tutaj też wejdę w słowo. Ja muszę powiedzieć, że mi się wydaje, że jeżeli się na przykład przygotowuje jakiś projekt w Czechach, to zazwyczaj, jak jest jakaś praca gotowa, to zazwyczaj się o niej mówi jakby w tych pozytywnych aspektach. Natomiast w Polsce szukamy raczej tych negatywnych aspektów, to, co się nie udało, ale powtarzam po prostu, to jest motywujące, tak? Gdzie Polacy nie są zadowoleni po prostu z takim tym minimum, co wystarczy, ale chcą zawsze jakby więcej, są... bardzo światowi, dużo Polaków było za granicą, wiedzą, dużo po prostu ciekawych informacji przywieźli z zagranicy i mi się po prostu wydaje, że jak we Wrocławiu robi się jakiś projekt albo coś się przygotowuje, tak to jest zawsze po prostu na wysokim, takim światowym poziomie i tu mi się wydaje, że Czesi mogliby się od Polaków uczyć i myślę, że dlatego po prostu jest fajnie, jakby młodzi ludzie mogą się tutaj dużo w Polsce nauczyć. A my od Czechów? Oj, może, nie wiem, pogody ducha. Pogody ducha, po prostu. I to jest tak, że również kiedy pani spotyka na co dzień osoby, o których powiedzieliśmy w samym rynku, do których pani podchodzi, to jak oni wszyscy reagują, kiedy dowiadują się, że pani pochodzi z Republiki Czeskiej? Oj, zazwyczaj nie są zdziwieni, tylko zadają mi bardzo konkretne pytania. Zapytają się mnie, gdzie tutaj można zjeść, co tutaj można jeszcze zobaczyć, no i sobie opowiadam. Pani Natalio, kończąc nasz program, chciałbym jeszcze zapytać o jedną ważną postać. Pani napisała artykuł właśnie na swoim portalu internetowym śladami Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu. To taki literacki spacer. Proszę nam bardzo pokrótce powiedzieć, czy to właśnie przez tą postać możemy również spróbować... no, spojrzeć na Czechów w inny, wrocławski sposób. Ja myślę, że, na tym przykładzie tej postaci Ewangelisty Purkiniego możemy sobie ładnie ilustrować ten związek pomiędzy Czechami i Polską, ponieważ Jan Ewangelista Purkinie to jest osobowość, którą w Czechach każdy zna, tak naprawdę to w Polsce przeżył 27 lat i stworzył pierwsze laboratorium fizjologii na świecie i po prostu odkrył te swoje najważniejsze odkrycia. My Czesi nie wiemy o tym, że to wszystko zdarzyło się tutaj we Wrocławiu, a Polacy, wrocławiacy nie wiedzą, że tutaj ktoś taki był i że jest Czechem, tak? Więc tutaj po prostu możemy sobie ilustrować taką tę nieświadomość jednej strony i drugiej też. Jan Ewangelista Purkinie jest osobowością po prostu bardzo, bardzo ważną. Tutaj we Wrocławiu stworzył, tak jak mówiłam, pierwszy wydział fizjologii, pierwsze laboratorium fizjologii na świecie, według którego powstawały podobne instytucje na całym świecie. Myślę, że ten budynek, gdzie to wszystko się odbywało, ja przyniosłam tutaj zdjęcie. Bardzo proszę, pokażmy naszą telewizję w takim razie. Mogę pokazać. Tak, ten budynek wyglądał jeszcze w roku 2011. Niestety teraz przejeżdżając ulicą Świętej Katarzyny i byśmy może nawet się nie zorientowali, że to jest ten budynek. Niestety budynek tak ważny dla historii Wrocławia, dla historii czeskiego Wrocławia jest teraz w ruinie i jakby z jednym celów, który po prostu chcielibyśmy sobie... Również taki apel o rewitalizację. Tak, chcielibyśmy stworzyć taki apel o rewitalizację tego budynku. To bardzo dobrze również, że o tym rozmawiamy i dobrze, że osoba wspomnianego Purkyniego no, w prostej linii tak naprawdę doskonale przedstawia te bogate związki Wrocławia właśnie z Czechami. Bardzo pani dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Krótką poniekąd opowieść o tym, co łączy nas Wrocławian właśnie z Czechami. Natalia Raslawska była moim i państwa gościem. Przypomnę, założycielka portalu internetowego kweteuropy.cz, pisanego również w języku polskim. Także tym bardziej polecamy i zapraszamy. Dobranoc.